Następny mecz na własnym stadionie Jagiellonia grała z GKS-em Katowice. Tu widzimy Andrzej Ambrożej. Był tam, gdzie trzeba. Jagiellonia niespodziewanie uzyskuje prowadzenie. Goście z Katowic przyjechali doskonale przygotowani na to spotkanie w specjalnie przygotowanym na zimowe warunki obuwiu. Jednak jak widzimy, to Jagiellonia przeważała i pierwsza zdobyła prowadzenie. Katowiczanie nie zamierzali jednak rezygnować. Tutaj widzimy uderzenie w poprzeczkę, dośrodkowanie. Nie wiadomo dlaczego Mariusz Lisowski zagrał piłkę ręką. Sędzia nie miał wątpliwości. Rzut karny. Co się stało? Dlaczego tak zachował się Mariusz Lisowski? Tłumaczył później, że wydawało się, że już nikt nie zdoła ochronić tej piłki zmierzającej na głowę napastnika. Jan Furtok nie zostawia złudzeń. 1-1, 79. minuta spotkania. Jagiellonia jednak potwierdziła, że trzeba grać do końca. Na 2 minuty przed końcem meczu. Kolejna akcja naszej drużyny. Piłkę przyjmuje Henryk Mojsa. Uderza. I wielka radość na stadionie. Mimo minusowej temperatury 20.